Piraci opanowali Ostrucki Amfiteatr. Właśnie rozpoczęły się tam zimowe ferie pod znakiem morskich korsarzy, a dokładnie sagi filmowej Piraci z Karaibów. Oprócz wyświetlania wszystkich części opowieści o kapitanie Jacku Sparrow, jest marynistyczna wystawa, będą koncerty, a codziennie do soboty kreatywne warsztaty plastyczne. Wszystko oczywiście pod czujnym okiem przyjaznego pirata. Ferie 2019 pod hasłem Piraci narodził się spontanicznie, jakby po sukcesie poprzednich ferii z Gwiezdnymi Wojnami pomyśleliśmy, że dobrze byłoby coś trochę zmienić, żeby nie było tego samego, żeby nie było za bardzo monotonnie, a piraci po prostu pojawili się, po prostu przypłynęli i są. Podobnie jak w tamtym roku, atrakcji będzie, myślę, sporo dla każdego, dla małego, dla dużego, od koncertów poprzez konkursy, gry, no wystawa przepięknych modeli, która przyjechała do nas ze Zdarłowa, oprawa całego pomieszczenia w stylu pirackim, no to niektóre z atrakcji. Szczegóły oczywiście zachęcam, żeby zapoznać się na plakatach. Filmy? Filmy też, oczywiście pirackie kino z kolegami z tła. Każdy piracki dzień w Ostruckim Amfiteatrze rozpoczyna się już od godziny 10. Filmy o przygodach kapitana Sparrowa będą pokazywane codziennie o godzinie 17. W niedzielę 27 stycznia finał pirackich ferii i wręczenie nagród za konkursy.